Dzień dobry wszystkim, witam Was ponownie. Dawno nie było żadnego podcastu na kanale, zatem wracamy i to wracamy z wielkim hukiem i przytupem, bo wpadliśmy na taki pomysł tutaj z Lukim, żeby odpalić dla Was taką być może serię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, jaki będzie odbiór. Aczkolwiek chcielibyśmy poruszać różnego rodzaju tematy, ale od strony takiej praktycznej, czyli mniej takiego pierdolądu internetowego, jakichś tam badań, które nie mają żadnego przełożenia na świat realny, a więcej doświadczenia od strony tej Lukiego, który ma, no myślę, że śmiało można powiedzieć, jedno z chyba z największych doświadczeń, jeżeli chodzi o kulturystykę, zwłaszcza jeżeli chodzi o kulturystów ciężkich w naszym kraju. Więc dzień dobry, witam, Łukasz Mozelewski po stronie mojej przeciwnej ekranu. Ja też witam wszystkich. No, przedstawiłeś mnie tak, że wiesz, aż mi teraz głupio, ale no co, myślę, że zaczynamy, tak. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i. Z mojej strony ja chciałem jeszcze dodać, że dzisiaj Łukasz ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego. No tak, 35. Ja nawet Niektórzy sobie nie piszą zdawałem z pewnie, tego że 45. sprawy. Spoko, ja już jestem po 50, także według social mediów. W ogóle tak sobie myślę, że już tak się umówiliśmy, ale nie miałem świadomości, że ty masz urodziny. Rano wstaję, patrzę i idealnie się złożyło. Znaczy idealnie, Tak dupę ci wyszło. zawracam w urodziny. Klasyka gatunku. Może to jakiś znak. Słuchaj, dzisiaj Dobry mam taki, początek. wpadłem na taki pomysł, bo tam wysłałem ci dwa tematy, także będziemy starać się te tematy utrzymywać jakoś tak ciekawie przez cały okres. Natomiast dzisiaj myślę, że rzecz chyba najważniejsza, choć dla wielu mało istotna, bo przecież to będzie mało towarze, to nie wiem, czy to będzie takie chętne, aczkolwiek według mnie to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy i jedna z rzeczy, ostatnio o tym też wspominałeś na story, z której wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że daje dupy. W sensie generalnie chodzi tutaj o to, czy co to znaczy w zasadzie ciężki trening, bo często jest tak, że ktoś dostaje plan i dostajesz informację zwrotną, że no to słabo coś ten, mało ten tam w tym treningu, mało coś ten trening, nie? I teraz tak naprawdę to pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego niektórzy ludzie potrafią się zajechać, mając 4 serie robocze, a inni nie potrafią, mając 40? I co to w zasadzie znaczy ciężki trening? Może zacznijmy od tego, czym jest ciężki trening dla ciebie? Ja powiem tak, no z moich obserwacji, przez lata obserwacji na siłowniach trenowałem, bo ja trenuję już 20 lat, więc trenowałem naprawdę na kupie siłowni. Widziałem kupę ludzi. No, jeżeli chodzi o taką współpracę z ludźmi, no to też tak naprawdę setki, że tak powiem, osób się przewinęły w tym czasie. I trening właśnie to jest ta kwestia, która tak naprawdę odróżnia osoby, które mają efekty, od osób, które nie mają efektów. Paradoksalnie ludzie chcą zmaksymalizować każdy detal, jeśli chodzi gdzieś tam o odżywianie, jeśli chodzi o suplementację, jeżeli chodzi o wspomaganie mocniejsze hormonami, ale dać z siebie na treningu naprawdę tyle, ile potrzeba, to śmiem stwierdzić, że więcej jak 70%, myślę, że nawet więcej jak 80% ludzi nie jest w stanie dać. Dają z siebie zdecydowanie za mało. Ja na co dzień na siłowni tak naprawdę nie widzę ludzi, którzy trenują do upadku mięśniowego. Jak widzę takie osoby, to są dosłownie, to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. To jest jak szukanie igły w stogu siana. Dla ludzi upadek mięśniowy to jest często tak, że powiem to na przykładzie, bo po pewnym czasie, jak współpracowałem z ludźmi, wiadomo, uczysz się nowych rzeczy, uczysz się też, czego musisz od ludzi wymagać, w sensie takim, co ci muszą pokazywać, jak robią, tak? Bo ty im dajesz na przykład rozpiskę treningową, a wiesz, dwie inne, czy nawet pięć osób, powiedzmy, dostałoby taki sam plan treningowy, każda z tych pięciu osób wykona ten plan treningowy w inny sposób. I może jedna z tych pięciu osób faktycznie będzie miała efekty i wykona go tak, jak gdzieś tam ja miałem to w założeniu, tak? Więc staram się większości moich podopiecznych, niektórzy wiem, że potrafią trenować, choć nawet jak współpracuję z tobą, wiem przez te fologi, które prowadzisz, że też cię muszę czasem poprawić, tak? Bo czasem coś, że tak powiem, za dużo zrobisz,
czasem coś za mało, czasem nie do końca to, co mam na myśli, tak? Także nawet bardzo doświadczone osoby też warto, że tak powiem, śledzić, tak? I kontrolować. I właśnie staram się prosić o to, żeby nagrywały mi te swoje treningi, serie, tak? Robocze, pracujące, bo to jest ważne. I co tak naprawdę dzieje się w 90% przypadków osób, które do mnie przychodzą, które na przykład narzekają, że ich, że tak powiem, efekty tego, co wkładają, tak? Znaczy, efekt pracy nie jest taki, jakby się spodziewali tego, tak? Wkładanej w to ich pracy, nie jest taki, jakby oczekiwali, tak? Jeżeli chodzi o jedzenie, tam widzę, patrzę, że wszystko jest ok, tak? Gdzieś tam wspomaganie. Ogólnie tak, jeżeli ktoś, wiadomo, trzyma założenie dietetyczne, jeszcze się wspomaga hormonalnie, to tak naprawdę nie ma opcji, żeby mu nie szło, jeżeli trenuje dobrze. Ale tu jest właśnie, pojawia się ten problem. Widzę te filmy, widzę filmy na przykład takich osób, które do mnie przychodzą, to jak wykonują te serie swoje pracujące i 90% tych osób trenuje, teraz jest popularny ten RIR, nie? Reps in Reserve lub druga forma, która po prostu odwrotnie się liczy, tak? Czyli jak on się nazywa? Jest RIR i RP właśnie. I, tak, ERP. Także to jest tak, jakby te osoby ćwiczyły w tak zwanym RIR około 5, tak? Czyli są jeszcze bardzo, bardzo daleko upadku. Tak naprawdę może jedne powtórzenie z ich serii zalicza się do powtórzeń stymulujących, tak? Więc wiesz, no wtedy w takiej sytuacji nie ma opcji na wzrost, tak? Bo musimy sobie uświadomić to, że trening, tak naprawdę seria, rozpoczyna się w momencie, kiedy zaczyna być naprawdę ciężko. Stąd też bardzo wymagające są serie na wysokiej ilości powtórzeń, tak? Tutaj wiele osób początkującym nigdy bym nie zalecił treningu na wysokiej liczbie powtórzeń, bo oni po prostu mentalnie tego nie przetrwają, tak? Poddadzą się, wiesz, bólowi, poddadzą się, wiesz, braku tlenu, jaki się pojawia, tak, przy takich dłuższych seriach, przy jakichś ciężkich ćwiczeniach, zanim odmówią ich mięśnie posłuszeństwa. Także, no, co to jest ciężki trening? No, trudno to zdefiniować, tak, bo ciężki trening to nie są tylko duże ciężary. Tak jak ktoś kiedyś tam widziałem chyba pod filmem czy na Q&A napisał, pamiętam, że odpowiadałeś na takie pytanie, że jak ty możesz nazywać serię na 20 powtórzeń ciężką serią? Gwarantuję, że jakbym posadził taką osobę na przykład na hack maszynę czy nawet leg press i kazał jej zrobić 20 powtórzeń w takim, że tak powiem, stylu, jakiego ja oczekuję, to gwarantuję, że po takiej serii bym musiał długo, długo odpoczywać i wtedy faktycznie zrozumiałby, że da się zrobić ciężką serię na 20 powtórzeń, tak? Więc co, no tyle tytułem wstępu, bo dalej to chyba tak naprawdę trzeba dużo więcej powiedzieć, żeby zdefiniować to, czym jest ciężki trening. Wiesz, to jest tak a propos tych właśnie serii ciężkich na 20 powtórzeń, to jest właśnie to, co powiedziałeś, że większość osób utożsamia ciężki trening tylko i wyłącznie z dużą ilością ciężaru. A prawda jest taka, że po pierwsze, jedno nie wyklucza drugiego, bo tak naprawdę mamy wiele form intensyfikacji, które umożliwiają trenowanie na wysokich powtórzeniach i wysokich ciężarach, bo można zrobić serię rest pause, można zrobić, nie wiem, jakieś widowmakery i tego typu rzeczy, które tak naprawdę pozwalają na to, że jest i ciężar, i duża objętość. Ale też kwestia jest taka, jak ty powiedziałeś, że tak naprawdę czasem trening ciężki oznacza trening ciężki psychicznie, bardziej mentalnie niż fizycznie tak stricte, nie? Bo to, że ktoś nie ma takiego upadku stricte mięśniowego, na zasadzie, że wiesz, że nie wiem, nie jest w stanie już zrobić więcej niż 5 powtórzeń, nie oznacza, że nie jest w stanie cię zajechać na przykład pod samą względem takiej objętości, bo wiesz, to też kwestia tych akumulacji tych metabolitów, jak się robi na przykład serię, nie wiem, na 50 czy nawet 100 powtórzeń, wykroki z ciężarem własnego ciała, to też jest ciężka seria. Niekoniecznie to musi być seria, która, nie wiem, od pierwszego uderzenia te wysokoprogowe jednostki motoryczne aktywuje, nie? Więc to jest też inna kwestia. A czasem mi się wydaje, że w treningu takim wysokopowtórzeniowym nawet nie musi chodzić o samostymulowanie tkanki mięśniowej, ale o trochę trenowanie może bardziej takiej
takiej woli walki, wiesz, że się uczysz po prostu robić coś, co jest dla ciebie mentalnie ciężkie, nie? Po prostu łatwiej ci się jest później przełamać, nawet, nie wiem, podchodząc pod duży ciężar i tak dalej, bo już po prostu zrobiłeś coś, co było, wydawało się niemożliwe, nie? Więc to też myślę, że ma duże znaczenie. I tak a propos, to mówiłeś tego, że dasz jednemu człowiekowi ten sam trening i każdy wykona go inaczej. To, co ja chciałem poruszyć, to takie pytanie mam od ciebie, czy trening rzeczywiście ma znaczenie? Bo do mnie to piszą często osoby, że no, widziały mojego vloga i miały taki sam plan treningowy od ciebie. I tak wiesz, nie wiem, czy na zasadzie sugerowania, że wiesz, cookie cutter, taki plan ktoś wysyła. Ale ostatnio oglądałem właśnie, bardzo fajnie to wytłumaczył Joe Bennett i razem z Mattem nagrywali taki podcast odnośnie coachingu. Bo to jest zastanawiające. Jeżeli jeden trener wysyła różne plany treningowe osobom, które mają ten sam problem, to oznacza, że ty faworyzujesz mnie, czy faworyzujesz tą drugą osobę? Bo jeżeli ja mam problem z budowaniem klatki piersiowej i ty znalazłeś jakiś sposób, który twoim zdaniem jest skuteczny i masz plan treningowy, który jest sprawdzony i który wiesz, że komuś tą klatkę poprawił, to czy jeżeli mi go nie wyślesz, bo chcesz specjalnie dla mnie napisać nowy plan treningowy, czy to oznacza, że ja dostałem gorszy plan treningowy, czy tamta osoba dostała gorszy plan treningowy? Bo trochę tego nie rozumiem. Jakby, nie wiem, ludzie mają takie, wiesz, w dzisiejszych czasach trochę myślenie, że wszystko musi być super personalizowane, wiesz. No, wiesz, co innego, jakbym był zawodnikiem, który się szykuje, może, nie wiem, na Olimpię i miałbym za sobą, nie wiem, sztab wszystkich, wiesz, indywidualnego lekarza, dietetyka, trenera od przygotowania jakiegoś tam motorycznego, przygotowywania, nie wiem, jakiegoś tam, kurwa, elastycznego, żebym był mobilny, masażystę i tak dalej, i tak dalej. I każdy by siedział i dosłownie, wiesz, mnie po rękach całował, to jeszcze rozumiem. Ale jak mamy zawodnika, któremu brakuje milion lat świetlnych do tego, żeby w ogóle być dobrym. I on oczekuje, że dostanie plan treningowy, który, nie wiem, będziesz zamieszkasz z nim przez tydzień, żeby zobaczyć, czy na pewno jest optymalnie dostosowany do jego planu dnia, ten plan treningowy. Trochę się dla mnie wydaje zabawne. Co o tym sądzisz? Czy to rzeczywiście ma aż takie znaczenie, czy ktoś ma, nie wiem, idealnie co do, nie wiem, biomechaniki dobrany plan treningowy, czy jednak uważasz, że można trenować na bardzo podobny sposób, jakby wiele osób może robić bardzo podobny plan treningowy, jeżeli mają bardzo podobne cele treningowe. Dobrze to ująłeś. Teraz każdy uważa, że musi być pełna, nie wiem, 200% personalizacja. Tylko teraz każdy musi sobie zdać z tego sprawę, że nie ma czegoś takiego jak 200% czy nawet 100% personalizacja. To jest oczywiste. Ja to powiem oficjalnie. Ja też mam ileś tam planów treningowych i po prostu daję je ludziom, tak? Daję je ludziom. Te plany są najczęściej właśnie układane pod jakieś słabsze partie mięśniowe, więc jeśli trafią, tak jak mówisz, człowieka, który ma podobny problem, jaki miałeś na przykład ty, to daję mu taki plan treningowy, tak? Wiem, że ten plan treningowy będzie działał. Oczywiście zwracam uwagę na przykład na takie rzeczy jak budowa ciała, gdzie widzę na przykład, że no, nie napiszę przysiadów ze sztangą. Dla chłopaka, który ma, nie wiem, 190 cm wzrostu i nogi w 2/3 długości całego ciała, bo po prostu to będzie nieoptymalne dla niego. Tak nawet dzisiaj napisał do mnie jeden z moich takich nowych podopiecznych, czy może zamiast, bo miał tam rotację hack squatu z przysiadem na maszynie Smitha, czy może robić klasyczny przysiad, tak, zamiast tego przysiadu na Smithie. Ja powiedziałem mu, no owszem, możesz spróbować, możesz mi nagrać, jak to wygląda u ciebie, no ale nie polecam to i to akurat wiesz, no zwróciłem uwagę i specjalnie tego Smitha umieściłem tak w planie, bo nie masz optymalnej budowy. Ja wiem, że nie będziesz robił tego dobrze, tak, że jeżeli użyjesz tak naprawdę wymagającego ciężaru, tak jaki powinien być, to zaczną ci pomagać plecy i tak dalej. I nie dlatego, że robisz to źle, że technika jest zła, tylko twoje ciało nie jest po prostu do tego stworzone i co byś nie robił, można nawet popatrzeć na trójboistów. Są trójboiści, którzy mają bardzo długie nogi, robią przysiady, tak, normalne, ale ich przysiady są wykonywane praktycznie wyłącznie plecami i całą tylną taśmą, tak? Ich przysiad bardziej wygląda jak jakiś taki Good morning. RDL, tak? Coś takiego, wiesz, wypinanie dupy do tyłu niż przysiad.
Także no to spoko, no w trójboju zaliczy, tak, zrobi głębokość, wszystko będzie okej, bo tylko o to tam chodzi, żeby podnieść ciężar, ale w kulturystyce już to się zupełnie nie sprawdzi, tak? I nie ma takiego czegoś. To jest dokładnie. Ja mam też wiele osób, mam tak, że prowadzę na przykład znajomych jakichś i oni nawet chcą wspólny plan treningowy. I to jest moim zdaniem lepsze. To jest moim zdaniem lepsze, bo wtedy oni wiem, że trenują razem, wiem, że jeden drugiego nakręca, tak? Czego brakuje dla mnie dzisiaj w ludziach właśnie, to jest właśnie taka chęć rywalizacji. Jest zbyt mocne przywiązywanie początkujących do techniki. Owszem, technika musi być prawidłowa, ale jeżeli chcesz przełamać swoje bariery, jeżeli chcesz naprawdę stać się silniejszy, stać się większy, zmusić organizm nie do 100%, tylko zrobić coś ponad, bo musisz zrobić zawsze coś ponad, ciężej niż ostatnio, żeby pójść do przodu, to niestety będziesz musiał nagiąć pewne rzeczy. Będziesz musiał nagiąć technikę, żeby za, nie wiem, tydzień, dwa, trzy wrócić do tego samego, ale już zrobić to poprawnie. Ale ty musisz najpierw spróbować po prostu, tak? Nawet jak ci się nie uda tego zrobić idealnie, tak samo jak, nie wiem, robisz cokolwiek pierwszy raz. Nigdy ci to nie wychodzi idealnie. To znaczy, że masz tego nie robić? Jakbyś tego nie zrobił, bo ja nie będę robić tego idealnie, to nie spróbuję. No to się nigdy nie nauczysz, człowieku. Tak samo jest z postępami. Nie robię tego idealnie, więc nie będę więcej sobie zakładał. To nigdy nie zrobisz postępu, nigdy nie będziesz silniejszy, nigdy nie będziesz większy. I mamy takich właśnie ludzi, każdej dziedziny, którzy trenują 5, 10, 15 lat i są cały czas na samym miejscu. Ile mamy chłopaków, którzy wydają pieniądze na doping, startują w zawodach, wydają pieniądze na trenerów i oni cały czas są tacy sami, bo trener zobaczy, że on, nie wiem, szarpnął dwa ostatnie powtórzenia w jakimś ćwiczeniu, to już leci na niego bura, tak? Nie, nie możesz tak robić, absolutnie, cofnij się z ciężarem. No i co, tak co chwilę będziesz się cofać? Nie tędy droga. Ja mówię, ludzie za bardzo się dzisiaj pogubili, za dużo jest tej influencerki, za dużo jest tych informacji. Zamiast się po prostu skupić na tym, żeby robić coś ciężko, żeby iść do przodu, dobra, dzisiaj ci nie poszło idealnie, ale poszło. Tak, jakoś to zrobiłeś. Za tydzień spróbuj to zrobić lepiej. To jest normalna kolej rzeczy. Na tym polega cały świat, na tym polega cały wszechświat. Tak się uczymy. Uczymy się na błędach. Zrobisz dzisiaj coś źle, jutro już zrobisz coś dobrze. Także właśnie co do tych planów treningowych, to tak to wygląda. Dokładnie tak jak mówisz. Nie ma idealnie spersonalizowanego planu. I żaden trener nie będzie kombinował i nie będzie, nie wiem, pod konkretną osobę układać planu. Zresztą, co da na przykład, nie wiem, zmiana, powiedzmy, ćwiczenia, nie wiem, wznosów ze sztangielkami bokiem na wznosy jednoryt ze sztangielkami bokiem. Czy faktycznie da ci to jakiś mierzalny inny efekt? Czy po prostu da ci to przeświadczenie, że dostałeś indywidualny plan, bo twój kolega ma wznosy oburącz, ty masz wznosy jednorącz. Czy on ma stojąc, ty masz siedząc. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Zresztą zawsze, no ja nie współpracuję z osobami początkującymi, to najwyżej średnio zaawansowanymi i zawsze piszę, że to jest schemat. To jest schemat. To nie znaczy, że ty masz stricte podążać w 100% za tym, co by się nie działo, tak? Nie wiem, siłownia jest zajęta, masz na przykład zrobić wyciskanie na Smithie, jest 20 osób w kolejce, ty czekasz 40 minut, żeby zrobić akurat to ćwiczenie. Nie. To i tak naprawdę, jak zrobisz dzisiaj, nie wiem, zamiast Smitha hamera, czy sztangielki, czy sztangę, to nic to nie zmieni. Nic to nie zmieni w efektach, a może nawet przyniesie ci benefit, tak? Bo gdzieś tam odpoczniesz od danego ruchu i za tydzień się w nim poprawisz. Także no, też brak takiej kreatywności w ludziach mnie rozbraja, tak? Nie potrafią po prostu sobie w czasach internetu, w czasach YouTube'a. Już nie mówię o tym, że ktoś nie potrafi sobie po prostu skopiować nazwy ćwiczenia i wstawić w YouTube, jak to wykonać. To już mnie totalnie rozbraja, bo naprawdę nie wiem, jak sobie tacy ludzie bez obrazy radzą w normalnym świecie, jak trzeba jakąś aplikację, z aplikacji skorzystać, czy trzeba z bankomatu skorzystać, nie wiem. Może teraz wszyscy płacą kartą, to wiesz, to już bankomatu nie muszą tam nic wybierać, tylko płaci zbliżeniowo i jest. W każdym razie, no. I jeszcze druga kwestia, która mnie bardzo szokuje.
nawet zaawansowani zawodnicy nie znają najprostszych, naprawdę najprostszych metod treningowych, takich jak rampa. To jest po prostu taka zagwozdka dla większości. Ja się nie śmieję, znaczy śmieję się, bo po prostu ja nie wiem, ja jak coś zaczynam robić, to ja chcę wiedzieć o tym jak najwięcej, więc zaczynam czytać, zaczynam szukać informacji, jakich tylko mogę wyszukać. Ja nie wiem, czy to ja jestem taki, że tak powiem, ześwirowany na punkcie czy kulturystyki, czy po prostu inni są to tak mało zaangażowani. Nie wiem, trudno mi to określić, bo moje może pojęcie jest już wypaczone, ale ja tak naprawdę, no nie wiem, no, przestudiowałem, nie wiem, wszelakie jakieś materiały wideo, przeczytałem książki Justina Harrisa, całe na przykład forum Johna Meadowsa, wszystko tak naprawdę, co jest możliwe. Z tym się zapoznałem, ja to pamiętam. Dlaczego? Bo ja po prostu się tym interesuję, tak? Więc chcę chłonąć tą wiedzę, chłonę tą wiedzę i się interesuję, no. A mam wrażenie, że teraz większość ludzi po prostu nie ma nawet, nie ma chęci zdobywania wiedzy. Oni chcą, jedynym ich celem jest uzyskanie danego efektu. Pokaż im, nie chcą tłumaczenia, nie chcą, oczywiście nie mówię o wszystkich, bo są pojedyncze osoby, które aż zanadto interpretują, to już drugą stronę, tak? I zanadto wchodzą w szczegóły, bo to też jest złe. Aczkolwiek znać podstawy każdy powinien, każdy musi, według mnie. A no, tak to nie wygląda do końca, jak powinno. Wiesz co, paradoks jest chyba taki, że to wszystko, co tu wymieniłeś odnośnie zdobywania wiedzy, to ma fajne przełożenie, ale to było 10 lat temu dobre, jak były jeszcze takie fora bardziej oldschoolowe, bo teraz jak zauważyłem, że nawet jak się wpisuje jakąś frazę, nie wiem, szukasz czasem, nie wiem, w jakąś mi wpisałeś metodę intensyfikacji, wklepuję sobie to gdzieś tam, wiesz, w ogóle, żeby sobie sprawdzić, potwierdzić i tak dalej, i wyskakują mi strony, takie totalnie kurwa z dupy. Takie w sensie, wiesz, typu New School, Science Base i tego typu rzeczy. Ja to czytam, ja nie mam pojęcia. W sensie to jest tak, w dzisiejszych czasach zagmatwane. Kiedy się pamiętam, jak były jeszcze te stare fora, czy tam Animala, czy tam nawet Ciemna Strona Mocy, czy jakieś takie, nawet te stare SFD, KFD-ki jeszcze, gdzie były te informacje takie jeszcze z ery Kamienia Łupanego. To wszystko było proste, prostolinijne. Dźwigasz, jesz, idziesz spać, nikogo nie interesowało, czy tam, wiesz, no były jakieś tam teorie, że musisz gdzieś, nie wiem, kazeinę na noc, bo ci się musi się długo trawić, żeby ci mięśnie budowały i tak dalej, ale nikt się nad tym nie zastanawiał jakoś, wiesz, dogłębnie, czy coś takiego. Trzeba było zrobić, to było zrobione i koniec. Trening jak najcięższy trzeba było zrobić, było zrobione. Metody treningowe każdy próbował, jak był jakiś, nie wiem, Russian Volume Training, to każdy próbował, aż się nie pożygał i koniec było tematu. Nie było rozkminiania, czy to mu układ nerwowy przetrenuje, czy on później będzie mógł się regenerować na następną sesję treningową i tak dalej. A teraz jest to tak zagmatwane, że czasami się wydaje, że ten nadmiar wiedzy powoduje, że naprawdę ciężko jest tą wiedzę filtrować. I takie wiesz, realne autorytety, jak podałeś, no Justin Harris czy John Meadows i tak dalej, ciężko jest w to uwierzyć, bo to się wydaje zbyt proste. Ludzie lubią, jak coś jest, wiesz, takie bardziej fancy, skomplikowane, jakby, wiesz, tutaj coś dodajesz, tam odejmujesz, ludzie liczą sobie jakąś objętość treningową, dają sobie ciężary w aplikacji, żeby wiedzieć, ile zrobili, ile przerzucili na treningu, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, nie? Więc generalnie tego typu rzeczy mi się wydaje, że właśnie w dzisiejszych czasach jest, musi się coś dziać, bo jak się za mało dzieje, to się wydaje, że to jest coś za proste, to jest, nie? Więc no generalnie to jest śmieszne. Wiesz, w ogóle jak nawet rozmawiałem czasem z niektórymi ludźmi, którzy współpracują z jakimiś trenerami ze Stanów i tak dalej, to wszyscy się tak podniecają tymi zagranicznymi trenerami, że oni tacy są, wiesz, do przodu niby 1000 lat i tak dalej. To najczęściej rozpiska to jest najzwyklejszy jakiś tam plik z Worda i nawet nie ma nic wypisane, tylko jest takie kopiuj i wklej, wiesz, masz wypisane, nie wiem, towar, jakieś tam podstawowe informacje odnośnie cardio, Micha na zasadzie takiej, wiesz, masz rozpisaną gramaturę produktu, co masz zjeść i tak dalej i koniec, nie? Nic więcej nie ma. Trening to tyle i tyle powtórzeń, tyle i tyle serii i koniec, nie? Jakby ktoś to zobaczył, to by nie uwierzył, że zapłacił za to, nie wiem, 2000 dolców, nie? A generalnie się ludziom wydaje, że zawodą wielką to robią nie wiadomo co, mają nie wiadomo jak skomplikowane systemy treningowe i tak dalej. No, myślę, że wiele osób, jakby dostało taką rozpiskę, to by się bardzo, bardzo mocno zdziwiło, nie? Jest jedno powiedzenie, które, wiesz, podsumuje, że tak powiem, to, co powiedziałaś o trenerach z zagranicy. Ciężko jest być prorokiem w swoim własnym kraju. A jak pojedziesz gdzie indziej, to jesteś
tym, co przyniósł oświecenie. Rozumiesz, bo jesteś z innego świata. To tak można to podsumować. Wiesz co, no właśnie to jest, tak, jest takie śmieszne, że właśnie teraz chyba coraz więcej się docenia tych europejskich trenerów, nie? Kiedyś był taki wielki boom na tych zagranicznych, a teraz się coraz więcej wybija właśnie osób gdzieś to jest z Europy. Ja myślę, że to się po prostu zacznie rozwijać w tym kierunku bardziej, nie? Ludzie są po prostu mają za dużą wiedzę, żeby kupować takie rzeczy. Zresztą, no to już mniejsza o to, bo dzisiaj treningowo. I to, co mnie najbardziej nurtuje, to jest pytanie, które zadają najczęściej osoby, które w ogóle nie wyglądają, jakby trenowały, aczkolwiek zadam je, bo jest dosyć istotne. Czy twoim zdaniem można trenować za ciężko? No, osobiście nie spotkałem jeszcze w życiu i nie słyszałem, żeby ktokolwiek spotkał, a znam naprawdę wiele osób, kogoś, kto nie rośnie, bo trenuje za ciężko. No, nie spotkałem takiego kogoś. Dobra, można sobie wziąć za przykład Romana Fritza. Aczkolwiek nie powiedziałbym, że on nie rośnie. Bo jeżeli spojrzeć tak naprawdę na to, jak wyglądał na przestrzeni lat i ostatnie na przykład proszą, to był chyba 2019 rok, to był z tego co pamiętam Big Man, tam jeszcze startował, to był ostatni start Jordana Petersa, teraz Peter się szykuje, tak nawiasem tylko mówiąc, na 2024 rok, ale to był chyba jego ostatni taki start, gdzie próbował zdobyć kartę pro i tam właśnie startował Roman. Tam wygrał wtedy Ian, chyba tak się mówi, Ian, Valeria. Roman był, drugi był, pamiętam, Igor, nie pamiętam tylko jego nazwiska dobrze, jak się wymawia, w każdym razie Słowak, on tam wygrał kartę pro i drugie miejsce zdobył na tych zawodach, Big Man Pro i Roman był trzeci. No wystarczy spojrzeć wtedy na Romana, jak wyglądał. Roman wtedy ważył chyba 105 kilo, czy nawet niecałe 105 kilo. Teraz, z tego co wiem, no bo mam tam z nim jakiś kontakt, to no zrobił w tym roku 11 startów, tak? W każdym razie na ostatnim starcie już ta waga była dość niska, bo chyba tylko 112 kilo, ale na najcięższą swoją wagę startową miał chyba 122. Także no, nawet Roman Fritz, który naprawdę skrajnie ciężko trenuje, bo on od 2 lat chyba zaczął robić jeden dzień w tygodniu wolnego, raz w tygodniu, bo tak to trenował chyba, nie wiem, z 10 lat czy 11 lat z rzędu, 7 dni w tygodniu. 2 razy dziennie, zawsze trenuje 2 razy dziennie. Jego objętość jest kosmiczna, tak? Bo nie wiem, na klatkę piersiową to jest, powiedzmy, wiesz, zaczyna jakiś trening, powiedzmy, od jakiegoś wyciskania w 10 seriach. Później każde ćwiczenie jest nie mniej jak w 5 seriach. Trenuje każdą grupę jeszcze 2 razy w tygodniu, czyli w tygodniu robi, powiedzmy, nie wiem, 60-50 serii minimum na grupę mięśniową. 2 razy dziennie robi cardio. I jakoś jednak rośnie. Na pewno mógłby być większy, tak? Ale tu nie, myślę, że nawet tu nie chodzi o to, że trenuje za ciężko, tylko całe jego ogólne podejście i cały obraz, cały schemat, jaki stosuje odżywianie, wspomaganie i tak dalej. Myślę, że zmiana po prostu tego by spowodowała to, że mógłby iść dalej, tak? No nie należy też zapominać, że on też ma swoje lata, on też ma 35 lat, tak jak ja. No i on tak naprawdę jest w sztosie już od dużo, 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 dużo długiego czasu, tak? Bo kartę pro zdobył chyba w wieku 25 lat nawet. Także jest, można powiedzieć, wymaksowany. Teraz miał operację biodra drugą właśnie, bo jest po drugiej operacji drugiego biodra. Sztucznego, tak? Także też wiadomo, że to mu w jakiś sposób ogranicza progres, ale no kiedyś wystarczy spojrzeć, jak trenowali, tak? Jak trenował Ronnie Coleman, zaraz powiedzą, że to freak, tak? Ale tak naprawdę wszyscy kulturyści, nie tylko, już nie mówię o czołówce pro, tak? Z Olimpii na przykład top 10, ale nie oszukujmy się, każdy, kto wychodzi na scenę i kto zajmuje czołowe miejsca, szczególnie w tych cięższych kategoriach, w kategorii ciężki, super ciężki, to nie jest to żadna osoba bez genetyki, ze słabą genetyką, że tak powiem, nie doszłaby do tego. Owszem, można nie mieć tam, wiesz, pięknych mięśni, pięknego wyglądu, ale każda z tych osób ma jakieś predyspozycje, tak? I tak naprawdę no, ciężko znaleźć osobę, która by za ciężko trenowała,
Lipris, tak, wiesz, kosmicznej ilości serii. Jake Cutler też był znany z ogromnego, wiesz, ogromnej objętości treningową. Nawet stara era, tak, lata 70. Arnold Schwarzenegger, wszyscy trenowali jak Arnold, tak? Tam była ogromna liczba serii. Też trening 2 razy dziennie, wiesz, po 30-40 serii na grupę miesiąco, 2 przed zawodami, 3 razy w tygodniu. No, mimo tego, że i wspomaganie, i wiedza o diecie, środki, suplementacja była dużo bardziej uboga, tak? No, mimo to jednak wszyscy rośli, tak? Także, no, ja powiem, że nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Jeżeli chodzi o kulturystykę, bo ja już nie biorę pod uwagę innych sportów, gdzie bardziej tu chodzi, nawet jeżeli trenować za ciężko można pod względem przetrenowania układu nerwowego, ale jeśli chodzi o kulturystykę, naprawdę, no nie znam takiej osoby, tak? To ja tylko tak dodam, bo to żeby się ktoś teraz nie przypierdolił. Chodzi o to, że oczywiście można być przemęczonym, zwłaszcza na przykład jak ktoś ma na przykład bardzo ciężką pracę fizyczną, nie wiem, pracuje 6 dni w tygodniu po 12-13 godzin na jakiejś budowie czy coś takiego i tak dalej, to można oczywiście się gdzieś tam zapędzić taki kozi róg, że tak powiem, że można faktycznie być przemęczonym, aczkolwiek to nie wynika z przetrenowania samego w sobie. To wynika z tego, że po prostu jakby no cała higiena jakby życia jest zbyt ciężka, bo i tego snu nie ma dostatecznie dużo, i tego odpoczynku nie ma dostatecznie dużo, ale jak są goście, którzy siedzą głównie na dupie w domu, jego ruch się ogranicza tak naprawdę do treningu, który trwa 1,5 do 2 godzin dziennie i ewentualnie 20-minutowego cardio. I on jest po 5 dniach przetrenowany. 3 tygodnie zrobi treningu, on musi zrobić deload. Albo coś takiego, no to tego nie rozumiem. Jeszcze fajnie powiedziałeś, że oczywiście tam Ronnie Coleman, ktoś powie, że to był freak. Tylko że dziwnym trafem wszyscy, którzy byli freakami, ciężko trenowali. Jak ktoś nie jest freakiem, to nie trenuje ciężko. Teraz pytanie, czy to bycie freakiem powoduje, że ktoś może ciężko trenować, czy ciężki trening powoduje, że ktoś może być freakiem? Bo to jest takie zastanawiające i czemu się nikt nad tym nie zastanawia? Myślę, że mentalnie musisz być freakiem. Fizyczność ma drugie znaczenie, wiesz? Myślę, że mentalność ma największe znaczenie i z tą mentalnością ma najwięcej osób problemy, nie? Ogólnie podam taki przykład. Pewnie będzie nas oglądał, bo ogląda. Nie mówię absolutnie to w żadnej złej wierze, bo ja temu chłopakowi napisałem, tak? Bardzo młody chłopak zgłosił się do mnie na współpracę, 19 lat, tak? Ja zwykle nie biorę takich młodych osób, no ale powiem szczerze, że naprawdę ma ogromne predyspozycje, szczególnie jeśli chodzi o na przykład klasyka, bo no, fenomenalne ma proporcje chłopak, tak? Jest totalnie, że tak powiem, świeży i naprawdę mógłby bardzo daleko zajść. No i wziąłem go, tak? Wziąłem go na współpracę. No niestety nawet nie po całym tygodniu zrezygnował, tak? Ja się tu absolutnie nie śmieję i rozumiem, bo wszedł, że tak powiem, dostał taką samą rozpiskę jak każdy inny. Nie było tam tak naprawdę nic innego, tak? Ale jego w jakiś sposób to, tak jak z nim rozmawiałem, przeraziło. To, że on musi być tak konsekwentny we wszystkim. Sam trening też był dla niego, wiesz, wyzwaniem, tak? Bo, że tak powiem, nie trenował w taki sposób, nie trenował. Tak jak mówisz, czasem ktoś dostaje rozpiskę, patrzy na papier, ja to nagminnie słyszę, tak? O, jak patrzyłem, to taki ten trening, taki sobie, a nie dałem rady po nim chodzić, nie? Czyli nie dałem rady go skończyć w ogóle, tak najczęściej jest. I wiesz, to jest właśnie to, że na kulturystykę też trzeba być gotowym, a w tak młodym wieku, jeżeli ktoś tak młodo zaczyna, to naprawdę odsetek, tak? Teraz chłopak taki, nie wiem jak on się nazywa, ale ostatnio to było o nim głośno, wczoraj wygrał kartę na Nationals w Stanach, 19-latek w klasyku, też się świetnie zapowiada. On jest chyba z pochodzenia Rosjaninem, aczkolwiek mieszka w Stanach, mówi bardzo dobrze po angielsku, także być może tylko z pochodzenia. W każdym razie też ma 19 lat.
Bardzo mało takich osób, ponieważ pierwsze, co najważniejsze, no musisz mieć ten mental, tak? Jego się nabywa z czasem. Bardzo mało osób w młodym wieku ma ten mental. Kulturystyka to jest sport samotnika, nie ma co się oszukiwać, jeżeli ktoś szuka balansów i każdy to powie, kto gdzieś tam angażował się w kulturystykę mocniej, że nie ma tutaj, nie ma półśrodków, nie ma w jakimkolwiek sporcie, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, jeżeli chcesz naprawdę dojść do sukcesów. Ja wiem, że ludzie będą i nie chcą tego słyszeć i będą się tego wypierać jak mogą, ale nie ma półśrodków. I jeżeli chcesz coś osiągnąć dużego, musisz poświęcić temu wszystko. Na całą resztę przyjdzie czas, jak skończysz z tym. Nie będziesz z kulturystyką zajmował się całe życie. Ale tak jak ostatnio napisałem post na Instagramie, oczywiście też większość go totalnie źle zrozumiała, bo zrozumieli go tak, że ja osobom, które są starsze, podcinam skrzydła. Nie, to jest zupełnie o co innego chodziło. Popchnąć siebie możesz właśnie w tym czasie, kiedy masz najlepszy potencjał i twoje ciało jest zdrowe. Jeżeli ktoś przekracza pewien próg wieku, widzi, że po prostu już to nie jest to, co był, gdy był młody. I gdy był młody, mogłeś mało spać, mogłeś nie dojść, mogłeś, wiesz, wiele rzeczy zrobić, twój organizm i tak tobie wybaczał. Tak samo stajesz się starszy, z każdym rokiem czujesz, że to już nie jest to, tak? Że, wiesz, masz jakieś skutki uboczne, których nigdy nie miałeś, że twoja regeneracja nie jest taka, wiesz, idziesz na trening, byłeś młody, to szedłeś, po prostu wchodziłeś na trening, zajechać się jak świnia, wiesz, iść do domu, jesteś zadowolony, nie? Teraz wchodzisz na trening, ja przynajmniej tak mam, pierwsze co wchodzę, żeby sobie nic nie uszkodzić. To jest moja pierwsza myśl. Tak nie da się, wiesz, nie, a z taką mentalnością, jak wchodzisz na trening, to niestety nie zrobisz go w 100%, nie? Bo zawsze gdzieś tam w głowie będzie siedzieć coś, że jednak musisz, wiesz, przystopować, nie? Także ludzie go jak zwykle źle odebrali, tak samo tutaj pewnie źle odbiorą, no ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jesteśmy tu, żeby powiedzieć po prostu to co myślimy. Także myślę, że to właśnie kwestia mentalna, bycia freakiem, bo mentalność i tak samo twój umysł, ciało podąża za umysłem, zawsze. To jest taka puenta, wiesz, można powiedzieć trochę z Dalekiego Wschodu, tak? Kojarzył się mnisi z Shaolin, ale to jest prawda. To jest prawda. Jeżeli coś sobie powiesz, że jest niemożliwe do zrealizowania lub powiesz sobie, że coś się dzieje, to tak naprawdę nie dzieje się, a dzieje się tylko w twojej głowie, to będzie się dziać, tak? Umysł to potężna, że tak powiem, broń, która może działać obusiecznie. Może działać albo tobie sprzyjać, albo może spowodować wiele negatywnych skutków, tak? Ja myślę, że tutaj generalnie kulturystyka to jest w ogóle taki, często się spotyka z tym, że się ludzie sprzeczają, czy to jest w ogóle sport, nie? Tak, sama kulturystyka w sobie. I tutaj już pomijam to, bo już nie chcę się zagłębiać znowu w ten temat, czy jest to sport, czy nie jest to sport, ale na pewno jest to coś, co wymaga absolutnie sportowego podejścia, czyli takiego totalnego zaangażowania mentalnego, psychicznego w jeden konkretny cel. Czyli dokładnie takiego podejścia, jak mają sportowcy. To jest miliony razy przytaczane badanie odnośnie tego, że czy ktoś by tam jakby wziął tabletkę i wygrywał olimpiadę, ale by umarł później, to bla, 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 bla. I wiele sportowców powiedziało, że tak. I właśnie takie nastawienie w życiu powoduje, że ludzie osiągają faktycznie sukces na każdej płaszczyźnie życia, bo to nie chodzi tylko o kulturystykę, tylko generalnie, no jakby, żeby coś, jakby, żeby wyjąć, trzeba włożyć i w tym przypadku, no jakby, więcej niż większość osób jest po prostu w stanie, bo tak to po prostu wygląda. Powiem tak, bardzo długo nam schodzi temat, nie chcę cię też trzymać tutaj bardzo tak długo, więc przejdę szybciutko do kolejnego pytania. Odnośnie. To jest takie pytanie, zapisałem sobie, Dorian, nie jest, czy to jest geniusz, czy genetyk. Chodzi mi generalnie ogólnie o tą całą angielską szkołę trenowania, bo to jest najczęstsze pytanie, jakie dostaję ostatnimi czasy na Q&A odnośnie angielskiej szkoły trenowania. Ja nie wiem, skąd się w ogóle wzięła angielska szkoła trenowania i co to tak naprawdę oznacza, bo mi się wydaje, że taka szkoła trenowania to już była od lat i to nie tylko w Anglii, aczkolwiek chciałbym, żebyś ty parę słów na ten temat powiedział. To jest mój ulubiony temat, powiem szczerze. Także ja się wypowiem. Po pierwsze, w Anglii mamy obecnie dwa obozy. Już mamy od dawna. Mamy właśnie obóz starej szkoły, Dorian Yates, nie, czyli Ant Bullies, wiesz, Leroy Davis, nie, rozumiesz, ci goście, nie? I mamy obóz Jordana Petersa, nie?
gdzie jest Kuba Cieleń i cała reszta, choć oni to troszeczkę odeszli dalej od Petersa. Troszeczkę poszli w stronę Johnny'ego Jewetta, nie? Czy tam Wiktora Blacka. Także są dwa totalnie inne obozy. Angielska szkoła trenowania. Wiesz co? Ja powiem tak. Jordan Peters jest też w moim wieku, dokładnie w moim wieku, bo on też jest 88 rocznik. Ja trenuję, mówię, od 20 lat. Zaczynałem trenować, jak miałem 14, no to już będzie ponad 20, 21 idzie. I nawet jak byłem już po kilku latach takiego treningu konkretnego, gdzie już naprawdę podnosiłem konkretne ciężary, już startowałem też w trójboju. Jeszcze tak naprawdę internet raczkował. Raczkował. O Jordanie Petersie jeszcze nikt nie słyszał. I tak naprawdę ten styl trenowania, ja gdzieś tak powiem, takiego low volume, może nietypowego, tak, aż takiego skrajnego, jak niektórzy idą, ale coś w tym stylu już sam, że tak powiem, nawet nie kopiując tego od nikogo, sam gdzieś tam po tych kilku, czy już kilku dobrych latach treningu, naturalnie do niego przeszedłem, tak? Bo zauważyłem, wiesz, zawsze lubiłem podnosić duże ciężary. Zauważyłem, wiesz, wtedy bardzo popularny był ten system treningu piramidalnego, tak, czyli 10, 12, 12, 10, 8, wiesz, czy coś w tym stylu, nie? Każdą serię robisz, zwiększasz obciążenie. Ja zobaczyłem, że ja po prostu tracę na tę energię, tak? Bo ja dochodzę do tej serii, którą mam zrobić na przykład 6 powtórzeń. I gdy to jestem zmęczony tymi poprzednimi seriami, a gdy jakby je pomijam i robię je tylko po kilka powtórzeń, tak? Czy jak się teraz robi te serie akumulacyjne, tak? Czy jak to się mówi, feeder sets, tak? Czy jak to się mówi, bo już sam nie pamiętam. Mniejsza nazewnictwo. No tak, to jestem w stanie użyć znacznie większego ciężaru tych serii maksymalnych, tak? No i taką zasadą właśnie trenowałem. Budowałem obciążenie, robiłem jedną serię maksymalną. I robiłem, jak to się mówi, serię back off, jedną, dwie, czasem trzy, tak? I tak ogólnie wyglądał mój trening przez bardzo dużo lat, tak? Na nim zbudowałem, że tak powiem, bazę. Aczkolwiek zauważyłem z czasem, że spoko, podnoszę ogromne ciężary, bo naprawdę podnosiłem ogromne ciężary, ale rozwój, że tak powiem, sylwetki nie nadążał za tym. Po pewnym czasie zauważyłem, że do tego potrzebna jest objętość, jest niezbędna, tak? Ale to jest inny temat. To może w późniejszej dyskusji podejmiemy. Teraz dalej o angielskiej szkole. I tak jak mówiłem, teraz się dzieli na dwa obozy. Jeżeli spojrzymy na szkołę Doriana Yatesa, ona była zaczerpnięta z metodyki treningowej Mike'a Menzera, jednej serii do upadku. Tylko to, jak Dorian mówił o tym, że on robi tylko jedną serię roboczą, to było tylko i wyłącznie, że tak powiem, spostrzeżenie tego albo przedstawienie tego w taki sposób na papierze. Bo on sobie tak samo prowadził dzienniki treningowe, jak teraz jest popularne, i on zapisywał tak naprawdę jedną czy te dwie ostatnie serie, bo w początkowej fazie kariery robił takie dwie serie robocze, bo jego dzienniki te też są dostępne, mam je nawet na komputerze. Mam wszystko, jak mówię, przestudiowałem chyba wszystko, co można było znaleźć w internecie na każdy temat. On zapisywał po prostu te ostatnie serie. On nie zapisywał serii rozrywkowych, tak, przygotowujących, jak to nie nazwać. Ale jak sobie zobaczymy, na przykład włączymy sobie na YouTubie, można obejrzeć dalej Blood and Guts. I każda jest tam, jego trening od A do Z, każde jedno ćwiczenie po kolei pokazane, to Dorian w każdym ćwiczeniu robi od 3 do w niektórych do jednej serii wstępnej. I te serie wstępne wcale nie są lekkie. I to nie są serie po dwa powtórzenia. Na przykład robił wyciskanie sztangi na skosie, zaczynał od jednego talerza, dwa talerze, trzy talerze, no i cztery talerze. I faktycznie ta ostatnia seria była już serią do upadku, ale ta seria na 140 kg, która ją poprzedzała, też wcale nie była taka ultra lekka. Także i nie zapominajmy o tym, że Dorian nie robił jakichś bardzo długich przerw między seriami. Więc to zmęczenie też się u niego akumulowało.
I mimo, że może te obciążenie faktycznie 120, 140, a 180, choć już przy takiej sile to nie jest aż takie, że tak powiem, duże przełożenie, tak? Faktycznie ta stereo na 140 to też miała jakieś tam stymulujące bodźce. A teraz ta angielska szkoła, ja mówię, Petersa obóz też był zupełnie inny, dopóki faktycznie stricte trenowali jak Jordan, bo Jordan on nawet ostatnio napisał taki, znaczy ciekawy, no jak dla kogo ciekawy, post, na którym trenował plecy, tak? I on napisał, cytując, nie zacytuję, bo to był już długi post, aczkolwiek kwintesencja jego była taka, że on trenując plecy nie obchodzi go, co on tak naprawdę czuje, nie skupia się na dokładnym ruchu, tylko po prostu, żeby, wiesz, tam zainicjować pracę podłopatkowego, czy wiesz, czy obłego mniejszego i tak dalej. Tylko powiedział, plecy to jest na tyle ogromna grupa mięśniowa, że co byś nie robił, i tak będzie zaangażowany cały ten obszar. Faktycznie można gdzieś zainicjować to różnymi, wiesz, kątami, różnymi ustawieniami i tak dalej. Ale spójrzmy na plecy osób, które trenują z pełną techniką, czuciem mięśniowym, jakichś dziwnych ustawieniach na maszynie, dziwnych jakichś przypięciach. W ogóle to ćwiczenie teraz popularne, takie ściąganie jednorącz jest, wiesz, tutaj siedzisz na odkurzaczu i ściągasz sobie, nie? Ja ci powiem szczerze, ja osobiście próbowałem to robić. Ja osobiście robiąc taki ruch, jak to przedstawiają te osoby, które uważają, że tak się powinno robić, wykonywać to ćwiczenie i próbowałem to w ten sam sposób wykonać, ja nie czuję nic poza tak naprawdę ramieniem. Ja czuję, że pracuję ramieniem. Ja w ogóle nie czuję, że pracuję plecami. Ja, żeby poczuć, że pracują plecy, to ja muszę to mocno rozciągnąć i mocno pociągnąć. I tak właśnie trenuje Peters. On powiedział, że on po prostu ustawia się w najsilniejszej pozycji, najsilniejszej, jakiej tylko może, i po prostu podnosi ciężar. No i trzeba przyznać, że może pięknej sylwetki nie ma, ale jego plecy zawsze były po prostu monstrualne. Monstrualnie grube, monstrualnie wielkie, czym nie mogą się pochwalić osoby, które stosują ten trening taki tej nowej angielskiej szkoły, tak? W ogóle no jest takie pojęcie teraz jak angielska szkoła, ale dla mnie to jest jakiś taki, nie wiem, no, mityczny twór. Nie jestem w stanie zrozumieć. Nie jestem w stanie po prostu zrozumieć zafascynowania tym, żeby faktycznie ci zawodnicy mieli jakieś takie ogromne, świetne rezultaty, tak? Ale już patrząc na cały obraz, już nie mówię tylko o treningu, bo tam jest też, wiesz, pewien sposób odżywiania, pewien sposób wspomagania i niestety, no, obiektywnie patrząc, 90% tak naprawdę zawodników prowadzonych z tą szkołą na off-seasonie wygląda tak, że nie wygląda jak kulturyści, oni wyglądają jak upasy. Jak świniaki, naprawdę. Jest bardzo wysoki poziom tkanki tłuszczowej, bardzo ogromna wręcz retencja. I kto tak naprawdę tam, przestawiając się na taki styl trenowania, zrobił jakiś ogromny progres? No bo ja widzę zawodników, którzy promują tą szkołę i oni tak naprawdę z roku na rok wyglądają tak samo, tak? Czy nawet potrafią schodzić do niższych kategorii wagowych i próbować wystartować tam, tak? Także no to chyba nie gwarantuje, że tak powiem, podążanie za metodyką takiej osoby nie gwarantuje progresu. Aczkolwiek ludzie, tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, no lubią takich właśnie nowości, te science i tak dalej. Wiesz, lubią badania, lubią PubMed, lubią takie rzeczy. I chyba to właśnie powoduje to, że przyciąga ich to do tej szkoły. Ale tutaj nie ma żadnego odkrywania koła na nowo. Tu tak naprawdę jest, powiem, że jest odchodzenie od podstaw i odchodzenie w tą złą stronę. Totalnie złą stronę. Wiesz co, ja zauważyłem, że po prostu część osób też absolutnie nie rozumie tego fenomenu, który ogólnie przedstawiał na przykład Peters i tego, jak on programował trening, bo dużo osób widzi tylko tą małą objętość i na tym się skupia. Już pomijam fakt, że tak jak mówisz, większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że tam są też te serie wstępne, które też nie mają, one nie są bez znaczenia, to jest raz, a dwa, że też spójrzmy na to, jak Peters w ogóle programuje trening.
On zawsze programuje to w taki sposób, że są to ćwiczenia, które się w jakiś sposób implementują. Czyli na przykład mamy push i mamy, co prawda, nie wiem, jedno ćwiczenie na wyciskanie na klatkę i powiedzmy jedno jakieś tam takie ćwiczenie rozciągające. Czy można powiedzieć, o, dwa ćwiczenia na klatkę, w pierwszym jest dwie serie, w drugim jest jedna seria, to mamy trzy serie na klatkę. Tylko, że po tym wyciskaniu na klatkę jest na przykład wyciskanie na barki na wysokim skosie, które też angażuje klatkę. Później mamy na przykład dipsy na triceps, które też angażują klatkę. No i generalnie wszystko, jak sobie ugryziemy tak w całość, to naprawdę mamy, nie wiem, 6, 7, 8 serii na klatkę, 6, 7, 8 serii na barki i powiedzmy, nie wiem, 4, 6 serii takich można powiedzieć na triceps. Więc tak naprawdę nie jest to wcale mała objętość. Tylko, że ludzie tak tego nie programują. Ludzie programują trening ten, powiedzmy, angielski w taki sposób, że to nijak w ogóle ma jakiegokolwiek przełożenia, bo oni faktycznie idą, robią dwa izolowane ćwiczenia na klatkę, dwa izolowane ćwiczenia na barki, dwa izolowane ćwiczenia na triceps i idą do domu. No i tutaj, jak ktoś robi faktycznie trzy serie w tygodniu na klatkę piersiową i to jeszcze z tą intensywnością taką, że ich upadek to jest tak naprawdę 5-6 powtórzeń, jak mówiłeś wcześniej, w zapasie, no to nikt nie da się na tym rosnąć, no bo to jest po prostu niemożliwe, bo jest to po prostu zbyt niski jakby bodziec dla mięśnia, żeby był wzrost. No i to jest tylko jedna kwestia taka, jak mówisz. Jakby Jordan Peters, nawet gdzieś tam u Fuada Biada bardzo dawno temu opowiadał o tym, że on jak zaczynał trenować, to siadał ogromne ilości ciężaru, ciągnął ogromne ilości ciężaru i on nie był w stanie ci powiedzieć, co on w ogóle czuje. Mało go to Tak. interesowało. To nie miało znaczenia. Jak usiądziesz w dół z 300 kilogramami na plecy i wstaniesz tak 20 razy, to nie ma znaczenia, co ty czujesz. Nie masz szans, żeby robiąc siady na powtórzenia 300 kg, nie miał dużych nóg. No, takie rzeczy nie występują po prostu. To jest niemożliwe i nie ma znaczenia, czy ty czujesz super nogi, jakbyś robił wyprosty, czy nie czujesz absolutnie nic. Coś musi cię do góry dźwignąć, nie ma opcji. Nie? Więc jakby to też mało osób sobie z tego zdaje sprawę i szuka, tak jak mówisz, właśnie tego typu tylko takich najciekawszych rzeczy i tylko tych najprostszych rzeczy. Czyli z tej angielskiej szkoły mamy takie jakieś ćwiczenia akcesoryjne, w stylu właśnie ściąganie linki, bo można fajnie dopiąć, albo jakieś tam, nie wiem, rzeczy typu uginanie na biceps w jakimś tam konkretnym kącie, albo przełożenie właśnie tych, skupianie się, nie wiem, ktoś jest początkujący, się skupia na tym właśnie, na tym profilu siły, żeby mięsień rozciągnąć w odpowiednim momencie, skrócić. Chłop nie wyciska czterech pak na klatę, ale się zastanawia, czy rozpiętkę robić na linkach może, czy może na hantlach, jak będzie lepiej, nie? Więc to się, na tym się zamyka w XXI wieku angielska szkoła, że ludzie zamiast się skupiać na tym, co rzeczywiście ważne, to się zastanawiają na tym, czy to się nazywa angielska szkoła, czy nie. Bo to mam wrażenie, że to chyba o to chodzi, że ktoś mówi, że on to dźwiga angielską szkołą. Wiesz co, powiem Ci tak. Ja mogę to podsumować krótko. Nie ma dobrej i złej metody treningowej. I tak naprawdę, jeżeli spojrzeć na najlepszych trenerów, takich, którzy mają najlepszą opinię, najwięcej, wiesz, zawodników, jakieś tam stopki Olimpii, dajmy na przykład Hanę Ramboda, damy na przykład Milosa Soracewa, kogo jeszcze możemy dać z tej topki? No, dajmy te dwa przykłady, tak? Aczkolwiek znalazłoby się dużo, dużo, dużo więcej. To jeżeli chodzi o trening, to zauważ, że to tak naprawdę jest zlepek wszystkiego. Jeżeli teraz Hany ma nawet swój kanał, tak? Często stawia treningi z Derekiem właśnie, z Hadim, też z Chrisem, tak? Z czasem robi z innymi kulturystami dorywczo treningi, przyjeżdżają do niego. Co, jak wygląda jego trening? To jest zlepek wszystkiego. Czyli masz i wysoką intensywność, i duże ciężary, masz dużą objętość, ten jego popularny FST7, tak? Czyli też trening metaboliczny. Podobnie u Milosa Soracewa. Też dużo osób myli się, twierdząc, że Milos trenował tylko gigantseriami, bo jeżeli Milos też ma swój kanał, jeżeli prześledzić jego treningi, jakie on robi ze sportowcami, to jest tak, że on w zasadzie robi bardzo podobnie jak na przykład Hany Rembo, czyli zaczyna od jakichś ciężkich, jednego, dwóch, tak, ciężkich, złożonych ruchów, gdzie następuje ten tak zwany progressive overload, i następnie wchodzi ten jego trening taki metaboliczny, taki gigant serię, tak? I to tak naprawdę o to chodzi w kulturystyce, bo jest full badań, pokazują, to działa, to nie działa, to tak działa, to lepiej działa, to gorzej działa, ale to jest porównywalne. A tak naprawdę zobacz, nawet jeśli chodzi o hipertrofię, to mamy dwa rodzaje, tak? Sarkoplazmatyczną,
czyli ta hipertrofia właśnie, która jest spopularyzowana jakby przez Milosa Soracewa, jego protokoły insuliny, jego gigant serię, czyli nie to, że jakby sama komórka, sama tkanka mięśniowa się zwiększa, tak? Tylko sarkoplazma, czyli ta część, która otacza, to, powiedzmy jakaś taka, jakiś płynek, tak? Wewnątrz komórki mięśniowej, zwiększają swoją objętość, tak? I przez to ta hipertrofia jakby nie jest taka permanentna. I mamy tą hipertrofię mirofibralną, czyli tą dobrze znaną wszystkim hipertrofię, która następuje właśnie przez progressive overload, przez prawdziwe pogrubienie włókien mięśniowych. I tak naprawdę w kulturze chodzi o to, żeby zrobić i to, tak? Żeby w jakiś sposób po prostu zmusić mięśnie do wzrostu. Ja wtrącę tu oczywiście też na chwilę o dopingu, bo mamy też top coach na świecie, że tak powiem. No i chcąc, nie chcąc, gdzieś tam, ma się kontakt z różnymi zawodnikami, no to oni też z nimi na przykład współpracowali, no i wiadomo, powiedzą coś tam między sobą, co tam było. I tak naprawdę to jest tak samo jak z treningiem. Często to jest wszystko wrzucone do gara i tak naprawdę myślę, że to nie ma większego, że tak powiem, zamysłu. Wiesz, i nie ma tu jakiegoś ratio między nandrolonem a testosteronem, czy między hormonem a testosteronem, czy wiesz, pora dawkowania GH, tutaj tego, nie? Tu insulinę 5 minut później, 5 minut za szybko, to źle. Nie ma czegoś takiego. Wszystko jest rzucone do gara, coś zadziała. I tak samo jest z treningiem. Ja myślę, że najlepsze jest połączenie wszystkich metod. Temu ja po latach gdzieś, że tak powiem, doświadczeń zbieranych, też w tym momencie tak, programuję swój trening i trening gdzieś tam osób, z którymi współpracuję, że masz tak naprawdę połączenie wszystkiego i coś na pewno zadziała. I tyle. Nie ma cudów. Wiesz co, miałem się ciebie pytać, na czym powinien się skupić kulturysta, jeżeli chodzi o trening, ale myślę, że to już odpowiada absolutnie na to pytanie. Wszystko. Także myślę, że jest czas na to, żeby przejść do pytań, bo zrobiliśmy Q&A na Instagramie i tam było kilka pytań, które się powielały, było kilka pytań, które się powielają, jak nie w tym Q&A, to w każdym praktycznie, który się robi co tydzień, gdzieś tam na Instagramie. I myślę, że warto byłoby kilka rzeczy powtórzyć. I to jest pytanie, które się powtórzyło kilkukrotnie. Czy twoim zdaniem jakby zakwasy, czy domsy, jak to bym zwał, to jest w ogóle wyznacznik dobrego treningu i czy to faktycznie jest takie ważne, żeby po każdym treningu czuć obolałość mięśniową? I tak i nie. Bo jeżeli zaczynasz nowy plan treningowy i dajesz, wiesz, nie robisz go, że tak powiem, jak rozgrzewkę, tylko wchodzisz w ten plan treningowy, że tak powiem, z buta, dajesz z siebie wszystko, no to tak naprawdę nie ma opcji, żebyś nie miał tych zakwasów. Ponieważ faktycznie mięśnie dostają inny bodziec, tak, inne ćwiczenia, inne kąty, inne jakieś metody może intensyfikujące. Więc na pewno pierwsze dwa, trzy treningi będziesz miał te zakwasy. Tutaj spytam się ciebie na przykład, czy po tym takim, który ci ostatnio zapisałem, Na triceps? skórnie łączonej na triceps, miałeś zakwasy? Miałeś. Właśnie miałem mówić. Nie ma opcji, żeby nie było zakwasów, jak to pierwszy raz robisz. To naprawdę ma zakwasy, nie? Także tak, ale jeżeli będziesz robił ten trening po jakimś czasie, ciało jest cudownym, że tak powiem, tworem. I ono bardzo szybko, naprawdę bardzo, bardzo szybko się do wszystkiego adaptuje. Więc nie będziesz odczuwał tych zakwasów. Ale to nie znaczy, że ten trening nie był dobry, tak? Ja czy trening był dobry tak naprawdę osobiście, czy nie, to ja stwierdzam po treningu. Ja czuję, tak? Czuję, że on był dobry. I to nie znaczy, że ja musiałem zrobić na przykład więcej niż na poprzednim treningu. Bo ja już dawno do tego doszedłem, że progresja to nie jest linia. Takie coś jak progresja liniowa nie istnieje tak naprawdę, bo ciało nie działa na takiej zasadzie. Nie zawsze jesteśmy w 100% dyspozycji, nie zawsze wszystko się zgrywa. I tak jak, no kurde, to jest analogia życia. To jest po prostu, kosmos jest taki sam, że tak powiem. Trening, postęp to tak jak życie, to jest parabola. Raz jesteś na wozie, raz pod wozem, tak?
ważne, żeby konsekwentnie iść powoli do góry, tak? Zawsze będziesz spadał. Zawsze będziesz spadał. Grunt, żeby się podnosić, tak? Czyli nigdy nie można być 100% dyspozycji. Żeby tak było, no to też powiedzmy trójboiści w nieskończoność podnosiliby większe ciężary. A tak, oni są na jakimś punkcie, tak? Ja wiem, jak to wygląda u trójboistów i to jest tak, że oni faktycznie szykują się na ten jeden dzień zawodów. I powiedzmy, nie wiem, ktoś się przygotowuje konkretnie, jak są teraz na przykład tak, pod tor na przykład, wiem, że teraz się chce szykować znowu, żeby pobić kolejny swój rekord świata, rekord Guinnessa nawet, tak, w martwym ciągu, tak, czyli przekroczyć te 501 kilo. To jest jeden dzień. Ja wiem, że z takich pewnych źródeł, akurat to wiem z bezpośredniej ręki, że Eddie Hall po tym, jak pierwszy raz podniósł 500 kg w martwym ciągu, to on praktycznie 2 tygodnie nie mógł wstać dosłownie z łóżka. Tak, to jest tak, że się szykujesz na jeden dzień, ty powiedzmy, nie wiem, jednego dnia zrobisz te 400, szykowałeś się, wiesz, w martwym ciągu, przyjdziesz za tydzień, ty nie dasz rady dźwignąć 300 z ziemi, tak? Bo twój układ nerwowy jest po prostu usmażony. Także tak to wygląda, nie? Nie da się być cały czas na szczycie. No, nie, organizm tak nie funkcjonuje, nie jesteś robotem. To pytanie kolejne jest. Powiem tak, ja zadam to pytanie trochę je parafrazując, dlatego że to jest takie pytanie bardzo ogólnikowe. Czyli ktoś pyta, czy trening tylko na zakresie 6 powtórzeń to dobry pomysł jest. A ja się zapytam, czy ogólnie trening na jakimkolwiek zakresie, ale stałym, przez wszystkie ćwiczenia, to jest dobry pomysł, czy Twoim zdaniem w ogóle coś takiego nie ma miejsca w kulturystyce? Nie, 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 nie. Według mnie, no słuchaj, tak naprawdę między powiedzmy 6 a 8 powtórzeń, ten trening będzie, że tak powiem, najprostszy dla tak zwanego klasycznego progressive overload. Bo zauważ, o ile ciężej dojść do upadku mięśniowego, robiąc na przykład zakres 12-15, czy już nie mówię 15 zwyż, niż zakres powiedzmy 6-8 powtórzeń. Tak jak na początku powiedziałem, już kwestia mentalna będzie powodować, wiesz, ciężkość w tym, żeby dojść do upadku mięśniowego. A żeby, wiesz, przy 6-8 powtórzeniach tak naprawdę wiesz, że tego jest niewiele, nie? A będąc w serii i na przykład już będąc przy 10 powtórzeniu, czujesz, że ci zaczyna odbierać oddech, czujesz, że tracisz siły, nie? A przed sobą masz jeszcze co najmniej 10 i większość osób to zniszczy psychicznie. Więc powiem tak, dla większości osób, mówię tu bardziej o początkujących i o średnio zaawansowanych osobach, faktycznie ten trening na niższej ilości powtórzeń, według mnie, będzie bardziej benefitowy. Będzie bardziej benefitowy, aczkolwiek jeżeli patrzymy na taki ogólny zarys, to szczególnie osoby zaawansowane nie będą w stanie trenować na takim niskim zakresie, bo zakres 6 powtórzeń, jak już sugeruję, to są naprawdę duże ciężary. Jeśli ktoś ćwiczy długo i jest silny, no to dla niego 6 powtórzeń, na przykład, nie wiem, w przysiadach, to może być, wiesz, 220, 260, 300 kilo. Jak będziesz co tydzień trenować na takich ciężarach, uwierz mi, że po pierwsze, znaczy mówię do tego. Tej osoby, która zadała pytanie do ciebie, że bo ty o tym wiesz, po pewnym czasie nie będziesz w stanie tak trenować. Po prostu nie będziesz w stanie, bo twoje tkanki tego nie wytrzymają. Twoje kolana będą cię tak boleć, że wiesz, że nie będziesz mógł ich dotknąć. Także dlatego właśnie z tego też powodu większość kulturystów takich zaawansowanych stosuje dużo, dużo, dużo wyższy zakres powtórzeń, tak? Często widzimy nawet 15 w górę. Wiele osób sobie w ogóle nie zdaje sprawy, jak trenują prokulturyści, ale to też inny temat. Ja mogę tylko powiedzieć, że tak naprawdę tam nikt nie zawraca już sobie głowy tym, czy ma na sztandze 140, czy ma 60, czy ma 200. Tam tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby jak najmocniej zajechać mięsień, zrobić wszystko, żeby był upadek. Tam jest trening autentycznie do upadku i żaden z nich się nie przejmuje, czy zrobi, wiesz, 10 metod intensyfikujących, czy dwie. Ważne, żeby dojść do upadku.
Fajną serię miał, wiesz co, Flex Lewis, chyba to się nazywało Unfiltered, czy coś takiego z siłki. I tam było fajnie pokazane, jak on właśnie trenuje. To było na zasadzie takiej, że oni nie mieli w ogóle ustalonych żadnych zakresów powtórzeń. To było, zakładali i pizgali ile wlezie. Jak jeden zrobił 16, to drugi zrobił 17. Jak ten zrobił 18, to ten robi 20. Jak ten 25, to ten 27. I to było jedyne, co nimi kierowało. Czyli zrobić więcej niż kolega, który zrobił poprzednio. I to jest tyle. Nikogo nie interesowały zakresy powtórzeń, jakieś, nie wiem, tempo pracy, czy coś takiego, byleby się zajechać, nie? Dokładnie. Ja jeszcze tylko dodam, że według mnie teraz, szczególnie w Polsce, jest za duża tendencja do implementowania trójboju do kulturystyki. To jest totalnie co innego. To jest totalnie co innego. W kulturystyce jakaś taka typowa periodyzacja, jakieś bloki treningowe po prostu nie mają sensu, bo to bloki treningowe są dobre w trójboju, bo tam musisz wypikować siłę. Tu na każdym treningu z kolei twoim celem jest zmuszenie organizmu do hipertrofii, zmuszenie mięśni do hipertrofii. Są dwie inne szkoły. Nie powinno się w ogóle implementować trójboju. Stąd te właśnie liczenie, stąd te przeliczanie objętości, stąd te różne takie zapisywanie wszystkiego i tak dalej. A to jest tak naprawdę w kulturystyce częściej bywa szkodliwe niż przydatne. No mnie to zawsze bawi, jak przychodzi jakiś po raz pierwszy nowy i ma plan treningowy od poprzedniego trenera, jest rozpisane tempo, ilość rir i patrzę później na rozpiskę ćwiczeń i 70% są ćwiczenia akcesoryjne, jakieś Y-racy, T-racy i tego typu rzeczy. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której siedzę w trakcie serii, sobie liczę sekundy, żeby nie wiem, żeby nie zjebać planu treningowego, nie? Ale to O, takie pomijam. pytanie było w Q&A właśnie. No, dlatego się do tego odniosłem. Powiedz mi, czy jest sens twoim zdaniem właśnie, a propos tego tempa, skupiać się na tempie, ale tutaj chodzi konkretnie o takie wolne negatywy przy ćwiczeniach złożonych. Czyli na przykład, nie wiem, robimy ciężkie ciągi i pilnujemy tego ekscentryka, robimy ciężkie siady i pilnujemy tego ekscentryka, robimy ciężkie wiosła i nie pozwalamy sobie na to, żeby szarpnąć, tylko pilnujemy tego, żeby to tempo było miarowe. Co twoim zdaniem na ten temat? Ja każdemu swojemu podopiecznemu mówię to samo, bo teraz, tak jak mówisz, to tempo to jest non-stop wałkowany temat. Oczywiście już wiem, że tam są osoby, które się ze mną nie zgadzają, ale mogą się nie zgadzać. Ja zawsze powtarzam, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Ja szanuję każdego, kto się nie zgadza, kto ma inne zdanie. Naprawdę, każdy może mieć swoje zdanie. Mnie to nie obchodzi. Ja nikomu nie wchodzę w paradę. Nie będę mówić, że to jest złe. Ja mówię, co ja uważam za skuteczne. I to jest tylko tyle. To tylko tyle dodam. Moim zdaniem tempo też w kulturystyce nie ma sensu. Tempo w rozumieniu takim, jak myślę, większość to pojmuje, czyli liczenie na przykład czasu trwania negatywu. Jeżeli ty chcesz zrobić ciężką serię, jak? Jakim cudem? Ty musisz się skupić na tym, żeby dać z siebie maksimum. To jak ty masz robić jeszcze drugą czynność i liczyć? No nie wiem, może inni ludzie mają tak podzielną uwagę. Ja niestety nie mam. Więc ja zawsze mówię, kontroluj ciężar. Nie pozwól, żeby ciężar kontrolował ciebie, tylko ty go kontroluj. To nie znaczy, że masz iść 5 sekund w dół, dwie w górę, przytrzymać i tak dalej. Nie. To znaczy kontroluj. Opuszczaj z kontrolą. To nie musi być bardzo wolno. Jeżeli umiesz kontrolować negatyw w szybki sposób, to możesz robić to dużo szybciej, tak? Jeżeli tempo 1-1 pozwoli ci na kontrolę, faktycznie, bo możesz robić tempo 1-1, możesz robić szybko powtórzenia i nie musisz wcale na przykład odbijać na dole w przysiadzie, tak? Bo wiesz, ja na przykład widzę, wiele osób robi hak przysiady, nawali sobie ciężaru, w dół idzie fakt nisko, ale tak nisko, że aż odbija od blokad. To odbicie daje im też, wiesz, trochę pędu i wali w górę, nie? Robią wielkie ciężary, faktycznie. I sporo powtórzeń, ale to nie jest kontrola ciężaru, to jest właśnie niekontrolowanie ciężaru. Ty zejdź sobie spokojnie, ja mówię, to nie musi być wolno. Ważne, żeby w twojej głowie było wolno. W twojej głowie musi być kontrola, nie? I idź eksplozywnie w górę. Podnosić musisz jak najszybciej, jak tylko może. Ktoś mówi, że pozytywna część ruchu powinna też być, że tak powiem, kontrolowana. To ja uważam, że jest w błędzie. Ja jestem tej szkoły, co John Meadows, że kontrolowany negatyw, a pozytywna faza ruchu musi być eksplozywna.
ale ona wcale nie będzie, nie musi wyglądać na eksplozywną, bo jeżeli ktoś ma duży ciężar lub jeżeli jesteś blisko upadku, to mimo, że dajesz z siebie wszystko i próbujesz, że tak powiem, nawet wystrzelić ten ciężar w górę, nie? To on, wiesz, jak ktoś będzie patrzył z boku, to i tak będzie iść niewiarygodnie wolno. No i wtedy właśnie wiesz, że jesteś blisko upadku. Dobra, mam dla Ciebie dwa ostatnie pytania na koniec, takie szybkie. Pierwsze jest, ile form intensyfikacji treningowych maksymalnie powinno być użytych na daną partię? Czyli mówiąc to na prostą, taką łopatologiczną wersję dla ludzi, żeby zrozumieli, to po prostu, ile Twoim zdaniem rzeczy typu drop set, jakiś major reps, respaus można użyć, powiedzmy, w jednym ćwiczeniu? O tak. To zależy od typu treningu tak naprawdę. Bo jeżeli ktoś robi taki typowy low volume, można powiedzieć, że Patryk Turmiow bardzo fajną szkołę w tej materii i jego trening SST, który też był tak naprawdę, można powiedzieć, z jednej strony patrząc na papier był niski objętościowo, ale patrząc już na to, jak to się wykonuje, to był bardzo wysoki objętościowo. Bo miałeś zazwyczaj u niego właśnie jedną serię, która była ciężką serią, a po niej następowała druga seria. Ale tam właśnie miałeś zawarte wszystko. Miałeś zawarte i tempo różne, tak? I jakieś dropsety, i rest pauzy, i często jeszcze rozciąganie pod napięciem, tak? Jakiś static hold, czy coś w tym stylu. Także miałeś w tej jednej serii tak naprawdę 4-5 metod intensyfikujących i to praktycznie w każdym ćwiczeniu, tak? Wszystko zależy od stopnia zaawansowania i wytrenowania. Im bardziej, że tak powiem, zaawansowana i wytrenowana osoba i im dalej od potencjału swojego się odsuwa, naturalnego, i chce iść dalej do przodu, to tym, że tak powiem, intensywniejszy musi być ten trening, tak? Więc no, to jest indywidualne, tak? Grunt w tym, powiem tak, będziesz wiedział, czy zrobiłeś za dużo, czy nie, tak? Jeżeli nie dasz rady zrobić tego, co sobie założyłeś, to znaczy, że jest za dużo. A jeżeli dasz radę, to znaczy, że jest okej, bo twoje ciało temu podołało. Ja powiem tak, u większości osób mi się wydaje, że jak ktoś da radę zrobić więcej niż jedną, dwie metody intensyfikacji, to znaczy, że się opierdala po prostu. Tak. Ostatnie pytanie, bo to jest takie pytanie, które pada dość często i to ciągle się ludzie kłócą, bo tylko przysiad ze sztangą i nic więcej. Czy Twoim zdaniem przysiady, czy hack squat, co będzie lepsze dla osoby, która chce dołożyć ogólnej masy na nogach? I już tutaj nie bierzmy pod uwagę takie rzeczy jak gdzieś tam. Wiadomo, budowę kostną i tak dalej, tylko co jest Twoim zdaniem lepszym narzędziem do zbudowania, stricte mówimy tutaj o budowie czworogłowego uda, nie mówimy o całokształcie nogi. Od czworogłowego uda to oczywiście hack squat. I tak jeszcze szybko wytłumaczę dlaczego, żeby nie było gołosłowne i takie ubogie ta odpowiedź. Ja powiem tak, z latami zmieniłem podejście, bo kiedyś też uważałem, że jak ktoś nie robi wyciskania na ławce, martwego ciągu i przysiadów ze sztangą, to w ogóle jest cipa, a jego trening jest gówno warty i w ogóle niech lepiej idzie do domu i nie robi wstydu, nie? Moja mentalność zmienia się z moim wiekiem, z kontuzjami, właśnie też z doświadczeniem. I teraz jestem zdania, że przysiad na maszynie, czy to hack squat, czy to jakaś inna forma przysiadu, która mocno angażuje czworogłowę, jest w 90, naprawdę w 90% przypadkach lepsza pod względem rozwoju czworogłowych. Bo masz stabilną pozycję, tak? Nie ogranicza cię, wiesz, masz talerze na sztandze, buja ci się to, wiesz, musisz tutaj pracować, wiesz, mięśniami brzucha, cały kor musi pracować. Często limituje cię tak, wiesz, że no po prostu twoje, że tak powiem, nogi są w stanie udźwignąć dużo więcej, ale z kolei na przykład twoje właśnie mięśnie brzucha, mięśnie tułowia są za słabe, tak? Łamiesz się w tym przysiadzie, wiesz, robisz jakieś dziwne ruchy. Pomagasz sobie, wiesz, zbyt mocno plecami, biodrami, a tu wchodzisz w maszynę, masz ruch określony, a fakt, że jakieś tam mięśnie stabilizujące nie będą pracować, ale tak naprawdę mięśnie stabilizujące, jeżeli trenujesz kilka lat, to masz wszystkie mięśnie stabilizujące wypracowane.
Niektórzy to, wiesz, argumentują tym, a bo jak ci się przyjdzie zrobić, nie wiem, przysiad ciężki jakiś gdzieś tam, wstać z jakimś workiem na plecach, to nie będzie stało. Sorry, ja nie mam zamiaru, wiesz, zarzucać worka z kartoflami na plecy i wstawać, nie? Jak mam takie coś zrobić, to tego nie zrobię. Wolę komuś zapłacić, niech mi wniesie coś do domu, jak mi kanapę potrzeba wnieść, to niech wniesie. Ja nie będę się w takie coś bawić. Kulturystyka to nie jest trening po to, żeby być mobilnym, po to, żeby być sprawnym, tylko to jest trening po to, żeby być dużym i mieć duże mięśnie. Więc faktycznie, jeżeli chodzi o trening nóg, maszyny są według mnie bardzo efektywne i bardziej efektywne niż klasyczne, na przykład przysiady ze sztangą. Wiesz, to jest tylko tak dodam, tylko bo zawsze jest taka nagonka na kulturystów i na trening kulturystyczny, że no, jak ci przyjdzie zrobić coś tam i tak dalej, albo w innym sporcie, to byś nie dał rady i tak dalej. Kurwa, czemu nikt nie idzie do pływaka i nie mówi mu, no, a jakby ci przyszło zrobić przysiad z 300 kilogramami, albo nie wiem, wyciskanie na maszynie, to byś się zesrał. No i? No właśnie, ale kulturyści zawsze będą hejtowani, bo wyglądają. A wiesz, jak wyglądasz, to po prostu, no powiem brzydko, wkurwiasz ludzi, nie? Więc skoro się rzucasz w oczy, no to trzeba ci jakoś tam, wiesz, jakoś ci dogryźć. No pływaka, czy jakiegokolwiek innego sportowca, nikt, wiesz, jak on jest normalnie ubrany, nikt nie pozna, że on jest z tej dyscypliny. A no kulturystyka chcąc nie chcąc jest wiązana też, nie wiem, no ma strasznie złe, że tak powiem, negatywny odbiór w społeczeństwie, bo cały czas ten sam, no mięśnie są gdzieś tam kojarzone z takim tępym osiłkiem, koksem, wiesz, z siłowni, co stoi na bramce, głowy używa tylko do jedzenia, nie do myślenia, choć niestety, no trzeba przyznać, że w dużej części ten mit się potwierdza. Aczkolwiek nie można oceniać wszystkich jedną miarą i jak widzimy, naprawdę w tym sporcie mamy bardzo inteligentne osoby, także no to jest głupota, nie? Ale mówię, trening kulturystyczny, a trening sprawnościowy, trening, nie wiem, funkcjonalny, to dwie różne rzeczy. Nie łączmy tego i w ogóle nie wrzucajmy tego do jednego worka, bo to są dwa inne światy, niezależne od siebie. Dokładnie. No, myślę, że to podsumowuje jak najbardziej dzisiejszy odcinek. Myślę, że zająć już prawie 1,5 godziny, więc mam nadzieję, że to satysfakcjonuje większość osób. No i cóż, prawdopodobnie, jeżeli to wszystko pójdzie tak, jak trzeba, to widzimy się już za tydzień. A ja póki co chciałbym bardzo Tobie podziękować. Wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu, zachęcić oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej. Na dole w opisie filmu znajdziecie linki do social mediów, do kodów i tak dalej Łukasza, moich. No i co? I dziękuję bardzo za dzisiaj. No i tobie jeszcze raz wszystkiego dobrego i udanej reszty dnia. Dzisiaj treningu nie masz, także ciężkiego treningu jutro. Nie wiem, jak czy coś tam ci Ania jakieś ciasteczka przygotowała, kwit kukisy, ale jak tak, to żeby jutro się pompa zgadzała po tym. Tyle ode mnie. No i ja też dziękuję, dziękuję za obejrzenie. No i zobaczymy, jak będzie się podobać, to będziemy dociągnąć dalej, nie? Także to tyle. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Cześć.